licencja na Bronniku Czerwonym, Kraków, ulica Słoneckiego 3 i mamy osiedlówkę. Modernizowaną przez zakład elektromechaniczny. Jest osiedlówka po modernizacji. 12 pięter. Jedziemy na 12. Kraków, ulica Słoneckiego 3, klatka numer 1. Jest pierwsza osiedlówka. Konserwuje zakład elektromechaniczny, dwie liczki. Odświeżona sklejka, nowe oświetlenie w kabinie. Całkiem przyjemna modernizacja. Gładko jedzie ta osiedlówka, praktycznie w ogóle jej nie słychać. No jedzie lepiej niż niejedna nówka. Będę się powtarzał, ale naprawdę jest w świetnym stanie technicznym. I mamy parter. Jest licencja dobrze znana z poprzedniego odcinka, ulica Słoneckiego 3, klatka numer 3. Konserwuje zakład elektromechaniczny. Kraków, ulica Słoneckiego 3. Jest osiedlówka po modernizacji. Odświeżona sklejka. Jest również fotoimpulsator. Zmieniona kaseta z piętrowskazywaczem. Ktoś tu czekał. Ale co najważniejsze, nie ma falownika. Pierwsza licencja, znajdująca się w trzeciej klatce. Jest nawet na 12, tutaj czeka Eurodźwig modernizacja. Jedziemy na parter. Druga osiedlówka, znajdująca się w drugiej klatce,
również druga generacja po lekkim odświeżeniu. Tutaj już dość większe wibracje niż w poprzedniej, ale jedzie. Kaseta z piętrowskazywaczem, również zakład elektromechaniczny. No to jedziemy na 12. Przejść do trzeciej klatki, w której również jeździ osiedlówka. Ta jeździ ciut gorzej niż ta pierwsza, ale nie ma tragedii. Jest 12. Zostawmy ją tu na 12. Przejdziemy do ostatniej klatki, trzeciej. Była licencja w drugiej klatce. Przejdziemy sobie teraz do pierwszej klatki. Jest pierwsza klatka. I mamy również licencję. Jest licencja znajdująca się w pierwszej klatce, ulica Słoneckiego 3. Tu już mamy lepsze oświetlenie. A także bardzo dobrze jeździ ta osiedlówka, chyba najlepiej z tych wszystkich. Bardzo dobra modernizacja. Szybka jest, metr na sekundę. I mamy szybko parter. W pozostałych blokach są już same wymiany. Także to tyle na ten odcinek. Thank you.
Thank you.